Witajcie kochani, Rafał z tej strony. W ostatnich dniach ukazała się aktualizacja dla modeli Nano i Nano Plus firmy Otel Robotics i dzisiaj już jestem po tej aktualizacji. Trwała prawie pół godziny. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Są trzy rzeczy, które zostały poprawione, m.in. efekt Jello. Jeżeli chodzi o jakość, stabilność w zawisie, to jest druga rzecz. I trzecia, prędkości zostały poprawione, tak żeby one faktycznie odpowiadały specyfikacjom. Dzisiaj to wszystko przetestujemy. Jest fajna pogoda, trochę nawałnica była wczoraj, nawet bardzo mocna. Między innymi w Krakowie przewrócił się dźwig, ale dzisiaj już jest nieco lepiej i mam nadzieję, że nie będą naszej sesji towarzyszyły porywiste wiatry. Zapraszam Was bardzo serdecznie, jedziemy z koksem. Let's go! Jeżeli chodzi o zmiany, pierwszą zmianą, jaką dostrzegłem, to była kalibracja gimbala. Faktycznie miał z tym bardzo duży kłopot i po 3-4 próbach dopiero zaskoczył, ale miałem taki objaw, że cały czas próbował skalibrować tego gimbala. Nie wiem, czy to jest mój egzemplarz, czy tak Nano mają faktycznie, ale ja mam z tym stały problem, mianowicie na tym etapie przygotowania do lotu za każdym razem gimbal dość długo się kalibruje, a dzisiaj po aktualizacji zajęło mi to 3-4 ponowne uruchomienia, zanim zaskoczył i wszystko było w porządku, ustabilizował swoją pozycję. Wygląda na to, że się teraz ustabilizował, tak? Tak, wygląda na to, że jest ok. Jeżeli chodzi o jakość pozycjonowania i zawisu, mogę powiedzieć tak, sygnał satelitarny ładnie łapie i faktycznie trzyma od razu GPS. Natomiast jeżeli chodzi o zawis w danym miejscu, ja uważam, że jeszcze ma sporo do zrobienia. I pomimo tej aktualizacji, deklaracji producenta, że nastała poprawa, uważam, że niewiele się zmieniło. Te fragmenty, które tutaj wybrałem, są najlepsze, ale nadal nim rzuca dosyć mocno, jeżeli chodzi o pozycję w zawisie tego małego Nano. Polecę na 50 metrach tradycyjnie. Polecimy sobie w trybie tym sport. Start recording. Uwaga, jedziemy do przodu. No w tej chwili ta prędkość jest imponująca. 48, ponad 49. Świetnie. Stop recording. Zmienimy kierunek na ten. Teraz start powinniśmy recording. Lecieć praktycznie z wiatrem. Dobrze, zobaczmy jaka to jest prędkość. 47, 48, 49 prawie. Mhm. Ok, będziemy teraz wracali pod wiatr. I on ledwie wraca pod wiatr, kurczę. No muszę przyznać, że tutaj jest słabiej. W takim razie się leciutko obniżymy. Tak na 40 metrów może. Teraz zaczął wracać w miarę dobrze. 21 km na godzinę. Wraca w trybie sportowym z prędkością pod wiatr, z prędkością około 20 nawet 6. SD card is full. Stop recording. Dobrze mu idzie. Start recording. Teraz jesteśmy w trybie smooth. I polecimy sobie z taką próbką wideo. Na razie widzę, że wiatr ma na niego bardzo duży wpływ. I latanie na takiej wysokości jak 60 metrów przy tym wietrze niestety wiąże się z tym, że nim rzuca.
Dlatego sprawdzimy jeszcze Jello za chwilę, lecąc bardzo nisko. Stop recording. Start recording. Okej, teraz będziemy wracali w trybie smooth. On leci tutaj z całkiem sporą prędkością. Jak na tryb smooth. Bo ona dochodzi do 20 km na godzinę. Teraz jest standard. Patrzę na niego. Standard jest wyżej, jeżeli chodzi o prędkość. A teraz polecimy sobie w trybie sport do przodu. Confirm. Teraz zasuwa bardzo szybko do przodu. I stopniowo się podniesiemy. Lecimy w drugą stronę. Teraz pod wiatr. Tak to wychodzi, jeżeli chodzi o nagrania. W tej chwili lecimy w trybie sport. Pod wiatr z prędkością około 25 km na godzinę. Jak pamiętacie, najwyższa prędkość, jaką rozwinąłem, to była około 50. Teraz spróbujemy zrobić jeszcze jedną próbę. Stop recording. A mianowicie w tę stronę powinniśmy lecieć z wiatrem. Ja chciałbym być troszeczkę wyżej. Ok, start i tak jak recording. Teraz. 48 km na godzinę. 49. Ale 50 nie przekroczyliśmy. To jest prędkość z wiatrem. Dobra, no to już mniej więcej wiemy. Pod wiatr wraca bardzo wolno. 21 km na godzinę. Teraz rozwinął trochę skrzydła. Mam wrażenie, że on w pierwszej fazie lata bardzo wolno, a później się nieco rozkręca. Start recording. No i co, nie chcesz się wykąpać? Słuchajcie, dzisiejszy test na pewno nie jest mega obiektywny, dlatego że mamy warunki szczególne, mianowicie wieje dość mocno. Hotel sobie radzi, nie ze wszystkim i nie zawsze. Na pewno to, co poprawili, to jest większa prędkość, jeżeli chodzi o przelot. Bo sprawdzałem teraz, poprzednio lataliśmy z prędkością mniej więcej 44 km na godzinę z wiatrem w sporcie, a dzisiaj ta prędkość dochodziła do 50 km na godzinę, czyli jest lekka poprawa. Co do zawisu, ja bym powiedział, że tutaj nie ma jakiejś szczególnej poprawy, ale sami widzicie, pewnie to też słychać, że wieje mega. To jest ta druga sprawa. No i efekt Jello, czy on został wyeliminowany? Wasza kolej. Napisz proszę w komentarzu, czy Jello zostało wyeliminowane. Przy okazji zapraszam Cię też do teamu 250 gramów szczęścia. Jest nas już tam prawie 150 osób. Mamy grupę wsparcia, mamy bardzo fajną społeczność. Rozmawiamy na tematy od zakupu aż po naprawę, eksploatację, ale też tworzenie filmów i zdjęć. Więc spróbuj koniecznie, nawet nie ma się nad czym zastanawiać. Link znajdziesz pod filmem. Myślę, że to jest jedno z ciekawszych miejsc dla osób początkujących, które są miłośnikami właśnie małych dronów. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!